Witam Was serdecznie w kolejnej części mojego cyklu poświęconego wyświetlaczom OLED. Tym razem doszliśmy już do 7. odcinka tego minicyklu, w którym chciałbym Wam powiedzieć o kilku fajnych rzeczach, które może nie są absolutnie niezbędne, bo już przypominam, że w poprzednim odcinku właściwie udało nam się w pełni niemalże okiełznąć wyświetlacz OLED, ale dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć o rzeczach, które są niezwykle przydatne, a mianowicie o kilku jeszcze rejestrach, które występują w szeregu różnych kontrolerów wyświetlaczy OLED, a które mogą oddać nam naprawdę nieocenione usługi przy tworzeniu takiej bardzo atrakcyjnej grafiki. Także w tym odcinku chciałbym Wam powiedzieć o kilku rzeczach, o których inne poradniki zazwyczaj milczą, o takich rzeczach, które są zdecydowanie bliżej sprzętu. Opowiem Wam m.in. o technice podwójnego buforowania, która, jak się zaraz przekonacie, oddaje nam naprawdę nieocenione usługi w tworzeniu dynamicznej i przede wszystkim dobrze wyglądającej grafiki. Poznamy także nieco bliżej kontroler OLED po to, ażeby właśnie wykorzystywać w pełni te jego nieco ukryte funkcje. A więc zapraszam do odsłuchania tego odcinka, nie zapomnijcie zostać ze mną do samego końca oraz oczywiście zasubskrybować kanał, no i oczywiście włączyć powiadomienia o nowych treściach. Na rozgrzewkę zacznijmy od czegoś prostego, o czym już Wam kiedyś wspominałem, a mianowicie od rejestru, który określa kontrast naszego wyświetlacza. Chociaż tak naprawdę mówienie tutaj o kontraście nie jest do końca prawidłowe, dlatego że jest to rejestr, który określa, jak duży prąd płynie przez nasze diody OLED. A od tego prądu zależy oczywiście ich jasność. Ja Wam już chyba w pierwszym odcinku wspominałem o tym, że niestety jedną z wad wyświetlaczy OLED jest to, że ulegają one zjawisku wypalania. I teraz w zależności od koloru, taki wyświetlacz może wypalić się już po kilku do kilkunastu tysiącach godzin, a więc ta trwałość jest stosunkowo niewielka. Ale nie martwcie się, tą trwałość możemy zwiększyć właśnie dzięki temu rejestrowi. Jak się tutaj przypatrzymy właśnie nocie kontrolera SH1107, to widzimy, że rejestr ten, a właściwie polecenie, przyjmuje 8-bitowy argument, którym jest właśnie kontrast w zakresie od 0 do 255. Domyślnie do tego rejestru ładowany jest kontrast o wartości 128, a więc mniej więcej w połowie, natomiast moim zdaniem ta wartość jest zdecydowanie zbyt wysoka. Tak jak Wam powiedziałem, z kolei główną zaletą wyświetlaczy OLED jest to, że one naprawdę są super kontrastowe i tą wartość, która jest domyślnie w tym rejestrze, naprawdę warto zmienić na zdecydowanie mniejszą. Być może należy zacząć od wartości 32 albo coś w tych okolicach. To oczywiście musicie sobie dobrać eksperymentalnie, ale zmniejszenie tego prądu zdecydowanie wydłuża żywotność wyświetlacza OLED, a więc będziecie się z niego dłużej cieszyć. Musimy też pamiętać, że jasność wyświetlacza OLED nie jest liniowo zależna od płynącego prądu. W związku z tym, jeżeli ten prąd będziecie zwiększać, tylko do pewnego momentu zobaczycie istotne zwiększenie jasności wyświetlacza, później pomimo dalszego wzrostu obserwowanego prądu, jasność wyświetlacza nie będzie ulegała istotnym zmianom. Co zresztą widzicie na tym filmiku. Dlatego właśnie zachęcam do tego, ażeby na początku zastosować te niższe prądy. Z pewnością stwierdzicie, że są one dla Was wystarczające. Oprócz wydłużenia żywotności wyświetlacza ma to jeszcze jeden pozytywny skutek uboczny, a mianowicie zmniejszenie ogólnie pobieranego prądu przez układ. Przy okazji tych prostych poleceń warto jeszcze wspomnieć o takim poleceniu, które się nazywa Set Normal Reverse Display. Cóż ono takiego robi? Ono tworzy po prostu inwersję wyświetlanego obrazu, a więc piksele, które były zgaszone, stają się pikselami zapalonymi i piksele włączone stają się pikselami zgaszonymi. To polecenie może nam służyć do tego, żeby tworzyć na przykład jakieś takie krótkie efekty wizualne mające na celu zwrócenie uwagi użytkownika. Przy okazji tego polecenia warto jeszcze wspomnieć o drugim poleceniu, mianowicie poleceniu Display On Off. To polecenie z kolei powoduje włączenie i taki stan jest stanem normalnym, jeżeli wyświetlamy obraz, lub też wyłączenie matrycy OLED. Co nam to daje? No, pierwsza rzecz to oczywiście umożliwia to nam oszczędzanie energii, ponieważ jeżeli włączymy matrycę, to pobiera ona zdecydowanie mniej prądu. I drugie bardzo istotne zastosowanie tego polecenia to jest po prostu wyłączenie matrycy wtedy, kiedy nie jest ona używana. Jak pamiętamy, ta matryca ma ograniczoną trwałość, w związku z tym wtedy, kiedy nie zależy nam na wyświetleniu jakiejś treści, najlepiej po prostu ją wyłączyć. No i tutaj widzicie właśnie efekty działania tych poleceń. A żeby zrozumieć działanie kolejnej grupy poleceń, musimy przeanalizować sposób, w jaki tworzony jest obraz. Jak wiemy, nasza matryca składa się z kolejnych kolumn oraz wierszy. Jest ona sterowana w sposób multipleksowy, to znaczy, że nasz sterownik po kolei przemiata poszczególne kolumny od lewa do prawa, a następnie kolejne wiersze od góry w dół. A więc nasz punkt początkowy tworzonego obrazu znajduje się w lewym górnym narożniku. Ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie, ażeby zmienić kolejność skanów
zachowania poszczególnych kolumn lub wierszy. I temu służą dwa kolejne polecenia. Pierwsze polecenie nazywa się Set Segment Remap i jak widzicie powoduje ono zmianę kolejności skanowanych wierszy. W efekcie zamiast skanować te wiersze z góry na dół, będą one skanowane z dołu do góry. Co to spowoduje? To spowoduje utworzenie odbicia lustrzanego obrazu wzdłuż jednej z osi wyświetlacza. A więc w ten sposób możemy przenieść nasz punkt początkowy wyświetlania obrazu w inny narożnik. Oprócz tego polecenia, które umożliwia zmianę kolejności skanowanych wierszy, mamy też drugie polecenie, które umożliwia zmianę kolejności skanowanych kolumn. Jak widzicie, możemy odwrócić skanowanie tak, ażeby nie odbywało się od kolumny numer 0 do kolumny 127. Możemy zrobić to skanowanie odwrotnie, od kolumny 127 do kolumny 0. To oczywiście spowoduje utworzenie odbicia lustrzanego obrazu wzdłuż drugiej z osi używanego wyświetlacza. Te dwa polecenia możemy połączyć i dzięki temu możemy przenieść punkt początkowy wyświetlanego obrazu do dowolnego narożnika naszego wyświetlacza OLED. Po co by to nam mogło być w ogóle potrzebne? Czasami jest to potrzebne i to bardzo. Ci z Was, którzy przyjrzeli się tym wcześniej przeze mnie pokazanym zdjęciom, na których prezentuję efekty działania wcześniejszych programów, z pewnością zauważyli, że punkt początkowy mojego wyświetlacza OLED nie pokrywa się z napisami na płytce. To oczywiście samo w sobie nie stanowi najmniejszego problemu, ale czasami jest tak, że wkładając wyświetlacz do obudowy OLED, nagle stwierdzamy, że dobrze byłoby go obrócić, na przykład o 180 stopni, ze względu na przykład na rozmieszczenie otworów montażowych, albo fakt, że no po prostu z jakiegoś powodu musimy ten wyświetlacz zamontować w obudowie inaczej, niż sobie to początkowo wyobrażaliśmy. Kiedy niestety mamy do czynienia z taką sytuacją, no to co możemy zrobić? Możemy zmienić nasz program, tak, ażeby oczywiście programowo odwrócić sposób wyświetlanego obrazu, ale prościej jest po prostu wykorzystać te dwa rejestry, które właśnie Wam przedstawiłem. Dzięki zmianom w tym rejestrze możemy całkowicie sprzętowo dokonać odbicia obrazu wzdłuż jednej lub drugiej lub obu osi naszego wyświetlacza OLED i w ten sposób możemy przemieścić punkt o współrzędnych 0,0 w dowolny narożnik tworzonego obrazu. Zdecydowanie ułatwia nam to programowanie. Do tej pory mówiłem Wam o rejestrach, o których już wspominałem w poprzednich odcinkach, a teraz chciałbym się skupić na rejestrach, o których zasadniczo też Wam już mówiłem, ale nie mówiłem Wam o tym, jakie one mają zastosowanie, a mogą mieć zastosowania dla nas niezwykle istotne i ciekawe. Pierwszym takim rejestrem jest rejestr o nazwie Set Display Startline. Rejestr ten określa adres w pamięci wideo RAM pierwszej wyświetlanej linii. Pozornie ta informacja nie jest dla nas specjalnie interesująca, ale jak zaraz zobaczycie, można przy pomocy tego rejestru osiągnąć bardzo ciekawe efekty. Rzućmy sobie okiem na ten rysunek. Jak widzimy, zawartość tego rejestru możemy zmieniać w granicach od 0 do 127 i w ten sposób możemy zmieniać adres pierwszej wyświetlanej linii. Jeżeli będziemy przypisywać mu kolejno wzrastające wartości, to adres pierwszej wyświetlanej linii będzie wskazywał na kolejne bajty w pamięci wideo RAM, które do tej pory były przyporządkowane na przykład linii 2, 3 i tak dalej. Wobec tego, jeżeli zaczniemy płynnie zmieniać zawartość tego rejestru, to uzyskamy efekt przewijania ekranu. I teraz w zależności, czy te wartości będziemy zwiększać czy zmniejszać, możemy uzyskać przewijanie ekranu zarówno w górę, jak i w dół. Efekt ten widzicie tutaj na załączonym filmiku. To, co jest bardzo ważne, to fakt, że to przewijanie ekranu nie modyfikuje pamięci wideo RAM, a co za tym idzie, mikrokontroler nie musi do niej wysyłać nowych danych. W efekcie uzyskujemy sprzętowe przewijanie, które jest bardzo szybkie i jednocześnie nieobciążające mikrokontrolera. W ten sposób możemy urozmaicić efekty graficzne w naszym programie i uatrakcyjnić sposób wyświetlania obrazu. Pewną wadą jest fakt, że nie mamy analogicznego rejestru, który umożliwiałby nam płynne przewijanie w drugiej osi, a więc dla każdego wyświetlacza, w zależności od tego, jak jest podłączona matryca OLED, możemy uzyskać płynne przewijanie tylko w górę, w dół lub lewo-prawo. Nie jesteśmy w stanie uzyskać płynnego przewijania w obu kierunkach, dlatego też wybierając wyświetlacz, musimy uwzględnić to w pisanym programie. Ale ten rejestr ma jeszcze jedno zastosowanie, które dla nas może być o wiele ciekawsze, a na pewno będzie o wiele istotniejsze w momencie, kiedy zaczniemy sobie omawiać wyświetlacze RGB, które posiadają zdecydowanie więcej pamięci wideo RAM. W typowej sytuacji kontroler matrycy OLED może obsługiwać o wiele większe matryce niż ta matryca, z którą aktualnie mamy do czynienia. Dla przypomnienia, ja używam tutaj matrycy o rozdzielczości 128x64 piksele, natomiast użyty przeze mnie kontroler SH1107 umożliwia obsługę matrycy
matryc o maksymalnej rozdzielczości 128 na 128 pikseli. Nie trudno wobec tego zauważyć, że moja matryca ma o połowę niższą rozdzielczość, a to znaczy, że w danym momencie do wyświetlania wykorzystuje tylko połowę dostępnej pamięci wideo RAM. Czy to znaczy, że ta druga połowa musi się marnować? Otóż nie. I tutaj właśnie widać kolejne ciekawe zastosowanie tego rejestru Set Display Startline. Niezależnie od tego, jaki wyświetlacz sobie podłączę pod ten kontroler, mam do dyspozycji zawsze całą dostępną pamięć wideo RAM. Wobec tego nic nie stoi na przeszkodzie, ażeby modyfikować nie tylko tą część pamięci wideo RAM, która jest aktualnie wykorzystywana do reprezentacji obrazu, ale mogę sobie w dowolnym momencie także zmodyfikować tą pozostałą część, która normalnie nie jest wyświetlana. Co mi to daje? Ano, daje mi to, że mogę modyfikować zawartość tej pamięci wideo RAM, która nie jest wyświetlana aktualnie, w taki sposób, że użytkownik tych modyfikacji nie widzi. Pozornie nie ma to sensu. No ale jeżeli teraz sobie uwzględnimy jeszcze ten rejestr Set Display Startline, to mogę jego wartość tak zmodyfikować, ażeby jednym poleceniem przełączać to, co wyświetla moja matryca OLED, na tą niewidoczną do tej pory część pamięci wideo RAM. Jakkolwiek brzmi to pokrętnie, to technika, o której mówię, nazywa się techniką podwójnego buforowania. I efekty jej działania widzicie na tym prostym przykładzie. Jak widzicie, stworzyłem sobie taką funkcję, którą nazwałem OLED Double Buffer i ta funkcja zajmuje się dwoma rzeczami. Na samym początku, jak widzicie, przy pomocy funkcji Set Text Rotate wyświetlam sobie kilka napisów. Ale to, co jest ciekawe, to fakt, że te napisy są rozłożone w różnych stronach pamięci wideo RAM, także znajdują się na tych stronach, które aktualnie nie są wyświetlane. A dzieje się tak dlatego, że dla przypomnienia ten mój kontroler jest w stanie obsłużyć wyświetlacze o rozdzielczości 128 na 128 pikseli, podczas kiedy użyty przeze mnie wyświetlacz ma rozdzielczość zaledwie 128 na 64 piksele. A więc 64 linie nie są wyświetlane, natomiast ja przy pomocy tej funkcji w obszarach pamięci wideo RAM, które je reprezentują, zapisuję sobie fragment tekstu. W tej dalszej części programu modyfikuję zawartość rejestru Set Display Startline w ten sposób, że nadaję mu różne wartości, raz wartość 0, raz 64. A to znaczy, że czasami są wyświetlane linie o adresach od 0 do 63, a czasami linie o adresach 64 do 127. I w ten sposób jestem w stanie zmieniać bardzo szybko to, co aktualnie jest wyświetlane na ekranie. I teraz nawet gdyby mojemu programowi z jakiegoś magicznego powodu wyświetlanie tych napisów zajęło bardzo dużo czasu, to nic to nie zmienia, dlatego że użytkownik nie zauważy tworzenia obrazu, dlatego że ciągle na ekranie będzie wyświetlany statyczny obraz. Dopiero w momencie, kiedy skończę przygotowywanie tej drugiej strony pamięci, przełączam mój wyświetlacz na jej wyświetlanie, a użytkownik ma wrażenie, że ta strona została stworzona natychmiast. Oczywiście przy takich niewielkich rozdzielczościach i wyświetlaczach monochromatycznych ilość danych, które mam do obrobienia, jest bardzo niewielka. W efekcie ta technika podwójnego buforowania wydaje się, że nie ma aż tak dużego znaczenia. Natomiast jak się w dalszej części tego cyklu przekonacie, w przypadku wyświetlaczy kolorowych, gdzie ilość pamięci wideo RAM jest odpowiednio duża, ta technika może nam przynieść bardzo istotne korzyści. Tak jak wam wcześniej powiedziałem, ten rejestr Set Display Startline może być także wykorzystywany do uzyskania płynnego przewijania ekranu. No i tutaj widzicie tą moją funkcję OLED Scroll Demo i ona właśnie pokazuje nam to zastosowanie rejestru. Wyświetlam sobie w pamięci wideo RAM te moje napisy, a teraz zmieniając adres pierwszej wyświetlanej linii, czy właściwie zmieniając numer pierwszej wyświetlanej linii, jestem w stanie uzyskać płynne przewijanie ekranu zarówno w górę, jak i w dół. No to teraz pozostaje nam jeszcze sprawdzić, jak będzie wyglądała ta funkcja płynnego scrollowania na jakimś konkretnym przykładzie. Jako przykład wybrałem funkcje, które kiedyś opisałem w jednej z moich książek, które umożliwiają realizację menu. Stąd też, jeżeli chcecie się zapoznać ze szczegółami implementacji tej funkcji menu, to odsyłam właśnie do książki, którą tutaj widzicie na ekranie. Struktura tego mojego menu jest tutaj zdefiniowana przez taką strukturę hierarchiczną, tak jak widzicie to na ekranie. Każda pozycja tego menu jest zdefiniowana właśnie przez ten typ menu item i składa się z nazwy tej pozycji oraz funkcji, która jest wywoływana w efekcie wciśnięcia klawisza oraz oczywiście wskaźnika do poprzedniej i następnej pozycji menu. Jak widzicie, ja sobie zdefiniowałem takie menu główne o niezbyt wyrafinowanych nazwach od menu 1 do menu 9 właśnie po to, żeby zapełnić ekran, no i uzyskać efekt scrollowania. Jak widzicie na tym przykładzie, po uruchomieniu tego mojego testowego programu oczywiście wszystko ładnie działa. Przyciskami góra i dół możemy zmieniać aktywną pozycję menu. No i teraz, ponieważ
ponieważ tych pozycji menu jest więcej niż liczba linii menu wyświetlanych na moim wyświetlaczu OLED, w związku z tym, jeżeli dochodzimy do brzegu ekranu, to następuje scrollowanie wszystkich pozycji. To scrollowanie w tym momencie jest realizowane w ten sposób, że wszystkie pozycje naraz przesuwają się o wysokość równą wysokości użytej czcionki. Jak widać, efekt jest całkiem przyzwoity, no ale pytanie właśnie, w jaki sposób możemy tutaj zaprząc ten efekt płynnego scrollowania. Tutaj jeszcze jednak zrobię małe zastrzeżenie, ponieważ ten kod oryginalnie napisałem już dawno temu na potrzeby jednej z książek, które opublikowałem, i tam współpracował on z monochromatycznym wyświetlaczem graficznym LCD. No i tutaj zwróćcie uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Wyświetlacze LCD, szczególnie te monochromatyczne starszych typów, nie wyświetlacze TFT, mają bardzo wolny czas reakcji. Zmiana pikseli następuje bardzo wolno, szczególnie w niższych temperaturach, co powoduje, że jakiekolwiek modyfikacje ekranu, szczególnie jeżeli one są dosyć dynamiczne, na takich wyświetlaczach wyglądają bardzo, bardzo kiepsko. Natomiast na wyświetlaczu OLED sytuacja wygląda zupełnie inaczej, dlatego że tutaj czas zmiany stanu piksela jest bardzo szybki, co umożliwia nam tworzenie bardzo dynamicznych efektów, które bardzo dobrze przy okazji wyglądają. A więc wykorzystując te lepsze parametry wyświetlaczy OLED i ich większą dynamikę, spróbujmy zmodyfikować tą moją funkcję odpowiedzialną za wyświetlanie menu w taki sposób, ażeby przeskok pomiędzy pozycjami nie następował o, w tym wypadku, 8 pikseli, ponieważ taką czcionkę użyłem, tylko by odbywał się płynnie w ten sposób, że naraz przewijana jest tylko jedna linia obrazu. Powinno to doprowadzić do uzyskania zdecydowanie lepszego efektu wizualnego. No to spróbujmy się przekonać, czy rzeczywiście ten efekt, który uzyskam, jest warty uwagi. W tym celu napiszemy sobie taki prosty program testowy, który na razie nie będzie robił nic ponad to, jak tylko scrollowanie o jedną linię w górę i w dół, po to, żeby zobaczyć, czy ten efekt jest rzeczywiście płynny i warty naszego dalszego zainteresowania. Ponieważ będziemy mieli tutaj możliwość regulacji szybkości scrollowania, w związku z tym oczywiście dobrze jest zaprząc do realizacji tej funkcji na przykład jakiś timer. I tu się akurat bardzo dobrze składa, dlatego że jeżeli mówimy o obsłudze menu, to mówimy też prawdopodobnie o jakichś przyciskach. A jak pamiętacie, przyciski mechaniczne mają tą nieprzyjemną cechę, że kiedy je naciskamy lub zwalniamy, to generowanych jest kilka impulsów. Mówimy o tak zwanych dyganiach ze styków. No i teraz, jeżeli gdziekolwiek używamy przycisków mechanicznych, to jedną z głównych funkcji, którą na pewno w naszym kodzie musimy umieścić, to jest funkcja właśnie eliminująca te dodatkowe drgania styków. No i oczywiście w moim przykładzie, w przykładzie menu, taka funkcja już istnieje. Jak widzicie, funkcja ta wykorzystuje przerwanie timera, które jest wywoływane co około 1 milisekunda i w tym przerwaniu właśnie te drgania styków są eliminowane. W związku z tym ta funkcja jest także dobrym kandydatem do tego, ażeby w niej umieścić kod funkcji, która jest odpowiedzialna za właśnie to płynne przewijanie ekranu. Tak więc też uczynimy. A więc jak widzicie, w tej funkcji obsługi timera wywołuje funkcję, która jest odpowiedzialna za to płynne scrollowanie. Ja sobie ją tutaj nazwałem OLED Scroll. No to teraz to, co mi pozostaje, to implementacja oczywiście kodu tej funkcji. Zadaniem tej funkcji będzie modyfikacja w odpowiednich momentach czasowych zawartości rejestru set start line. W efekcie będzie to wywoływało efekt scrollowania obrazu. No i teraz, żeby to scrollowanie nie odbywało się zbyt szybko, bo jak pamiętacie, ta moja funkcja będzie wywoływana 1000 razy na sekundę, w związku z tym musimy ją troszeczkę zwolnić. W jaki sposób to zrobić? W tym celu zadeklarowałem sobie zmienną statyczną o nazwie interval. Jak pamiętacie z języka C, jeżeli zdefiniujemy sobie zmienną statyczną w funkcji, to taka zmienna będzie się zachowała częściowo jak zmienna globalna, to znaczy jej zawartość pomiędzy kolejnymi wywoływaniami funkcji będzie zachowywana. Dzięki temu mogę sobie zliczyć, ile razy ta moja funkcja scroll została wywołana. No i tutaj sobie zdefiniowałem, tak jak widzicie, taką definicję, która nazywa się scroll time i określa ona, co ile milisekund będę modyfikował zawartość tego mojego rejestru o nazwie set start line. No i teraz, jeżeli ta moja zmienna interval wynosi 10, to jak widzicie, w tym moim kodzie funkcji ta wartość będzie co milisekundę dekrementowana o 1. No i kiedy wartość tego rejestru dojdzie do zera, to będzie wykonywany ten dalszy kod. A ten dalszy kod jest odpowiedzialny między innymi za sprzętowe przewinięcie zawartości ekranu. No i przy okazji też przywraca poprzednią wartość tej zmiennej interval. Dzięki temu przed kolejnym wykonaniem tego kodu będziemy musieli odczekać ponownie 10 milisekund lub też inną wartość, którą sobie tam wcześniej predefiniowaliśmy. W ten sposób mogę sobie regulować szybkość tego mojego efektu, dostosowując go do na przykład indywidualnych potrzeb czy do tego, co chcę uzyskać. Teraz będziemy potrzebować jeszcze jedną, a właściwie dwie zmienne. Pierwszą zmienną nazwałem OLED First Line. Ona jest mi potrzebna do tego, ażeby przechowywać bieżącą zawartość tego rejestru określającego pierwszą wyświetlaną linię, dlatego że jak pamiętacie, mój wyświetlacz jest połączony z mikrokontrolerem poprzez interfejs SPI, który nie umożliwia odczytu zawartości rejestrów, a więc muszę zawartość tego rejestru przechowywać w moim kodzie programu. Ale to jeszcze nie wszystko. Potrzebuję jeszcze drugą zmienną, dlatego że to moje menu
menu nie ma się przewijać cały czas, ma się przewijać tylko wtedy, kiedy wskaźnik menu przejdzie do skrajnej dolnej lub skrajnej górnej pozycji menu. W związku z tym zdefiniowałem sobie tutaj jeszcze jedną zmienną, którą nazwałem OLED Lines to Scroll, która będzie przechowywać informacje o tym, o ile linii jeszcze powinienem przeskrolować mój obraz. Jeżeli wartość tej zmiennej wynosi 0, to w tym momencie znaczy, że nie musimy nic scrollować i nie modyfikujemy tego rejestru określającego adres pierwszej linii. Jeżeli wartość tej zmiennej jest ujemna, to znaczy, że przy każdym wywołaniu tej mojej funkcji muszę o 1 zmniejszyć wartość zmiennej first line, a więc w efekcie o 1 zmniejszyć wartość w tym rejestrze określającym pierwszą wyświetlaną linię. Natomiast jeżeli ta wartość jest dodatnia, to znaczy, że odpowiedni rejestr musimy o 1 zwiększyć. I tutaj po tych moich operacjach oczywiście zawartość tej zmiennej lines to scroll zmniejszam, także w efekcie ona w końcu będzie miała wartość 0, sygnalizując, że już nie ma dalszej potrzeby scrollowania mojego obrazu. Dzięki temu, że ta zmienna jest dostępna w kodzie mojego programu, w związku z tym mogę ją modyfikować w różnych innych fragmentach tego kodu i dzięki temu uzyskać właśnie efekt scrollowania w górę lub w dół. Jak widzicie, kod, który jest za to odpowiedzialny, jest banalnie prosty. Jak widzicie, w tej mojej pętli głównej programu naprzemiennie nadaje tej zmiennej wartości minus 8 lub plus 8, odczekując odpowiedni czas. Natomiast ta funkcja odpowiedzialna za scrollowanie, która jest wywoływana w przerwaniu timera, robi całą resztę roboty. No i to, co tutaj widzicie na ekranie, to jest właśnie efekt działania tej aplikacji. A więc jak widzicie, uzyskałem efekt polegający na tym, że dochodzi do płynnego przewijania tego mojego menu o jedną pozycję w górę lub jedną pozycję w dół. A więc jak widzicie, w mojej opinii takie przewijanie wygląda zdecydowanie lepiej niż takie przewijanie o jedną całą pozycję. No to skoro już to zrobiliśmy, to teraz jeszcze musimy troszeczkę dalej zmodyfikować już tym razem kod tego mojego menu, tak ażeby wykorzystywał on te nowe możliwości, jakie sobie właśnie stworzyłem. Tutaj warto jeszcze zauważyć jedną rzecz, mianowicie to moje scrollowanie ekranu nie wymaga żadnego specjalnego nakładu pracy ze strony mikrokontrolera, dlatego że jedyne, co on musi zrobić, to przesłać nową wartość do jednego rejestru kontrolera OLED, no i oczywiście w żaden sposób nie modyfikuje to zawartości pamięci wideo RAM. Także uzyskuje, wydaje mi się, całkiem fajny efekt przy bardzo niewielkim nakładzie pracy ze strony naszego mikrokontrolera. Wróćmy jednak do zmian koniecznych do wprowadzenia w naszych funkcjach obsługi menu po to, ażeby uzyskać płynny scrolling. Tak jak widzicie, w tej mojej funkcji obsługi przerwania timera mam tutaj odblokowaną tą moją funkcję wcześniej zdefiniowaną OLED Scroll, która jest odpowiedzialna za płynne przewijanie ekranu. No to teraz jeszcze pozostało mi tylko zdefiniować sam kod realizujący obsługę menu. W samym pliku menu H właściwie nic się nie zmienia, dlatego że prototypy tych pozostałych funkcji obsługi menu są dokładnie takie same. To tylko co dodałem, to tutaj dwie definicje, które widzicie na samym końcu, a mianowicie definicje dwóch zmiennych, OLED First Line oraz OLED Lines to Scroll. Obie zmienne zostały już wcześniej zdefiniowane w kodzie funkcji odpowiedzialnym za realizację płynnego scrollingu. Tutaj ja tylko zdefiniowałem dodatkowo ze słowem kluczowym extern. Jak pamiętacie, w języku C to słowo kluczowe extern oznacza, że definicja danej funkcji albo zmiennej odbywa się w innym miejscu kodu. I to na tyle, jeśli chodzi o ten plik nagłówkowy związany z deklaracjami funkcji związanymi z obsługą menu, to teraz przejdźmy do ich implementacji, czyli do pliku menu.c. W tym pliku właściwie też bardzo niewiele się zmienia. To, co zmieniłem, to nieco kod dwóch funkcji, mianowicie menu select next oraz menu select pref. Te dwie funkcje są odpowiedzialne odpowiednio za przejście do poprzedniej oraz do kolejnej pozycji menu. Jak widzicie, ten kod w stosunku do poprzedniej wersji tych funkcji właściwie nie uległ zmianie, z jednym tylko wyjątkiem, a mam tutaj taką dodatkową zmienną, która nazywa się menu scroll dir. Ta zmienna będzie mi określać, czy przechodzimy do poprzedniej, czy do kolejnej pozycji naszego menu. Dlaczego ona jest taka ważna? Jak widzicie, ta zmiana pozycji menu wiąże się z wywołaniem funkcji menu show, no i teraz ta funkcja musi odpowiednio przeskrolować mi zawartość ekranu, a więc odpowiednio zmienić adres pierwszej wyświetlanej linii. Żeby ona wiedziała, w którym kierunku scrollujemy, potrzebuje właśnie tą dodatkową zmienną, która tutaj mi działa jako flaga kierunku scrollowania menu. Jak widzicie, ja sobie tą zmienną menu scroll dir zadeklarowałem jako zmienną statyczną, a więc ona będzie widoczna wyłącznie w tym pliku C, nie będzie widoczna poza tym modułem programu C, w związku z tym nie będzie mi zaśmiecać też przestrzeni nazw. Ok, no i teraz właśnie cały clue polega na tej funkcji menu show. Jak widzicie, w tej funkcji dokonałem kilku kosmetycznych zmian. Przede wszystkim zmieniłem funkcję odpowiedzialną za kasowanie zawartości ekranu. Wcześniej wywoływałem tą funkcję OLED Clear, która kasowała mi całą zawartość ekranu, a teraz napisałem nową jej wersję, którą nazwałem Partial Clear. Funkcja ta jest odpowiedzialna za kasowanie części pamięci
pamięci wideo RAM, której początek i koniec określone są odpowiednio przez wartość zmiennych OLED First Line oraz Offset POS oraz wysokość, którą predefiniowałem sobie w programie. Tak naprawdę nieco bardziej komplikując kod, mógłbym tę funkcję napisać zdecydowanie bardziej optymalnie, ale nie ma takiej potrzeby. Teraz przejdźmy do wyświetlania samego menu. Jak widzicie, tak jak poprzednio, wyświetlam jego kolejne pozycje, przy czym, ponieważ będę modyfikował adres pierwszej wyświetlanej linii, wobec tego ta pozycja, na której będę wyświetlał poszczególne pozycje menu, również będzie ulegać zmianie. Dlatego w tej mojej funkcji OLED set text będę musiał tą zmianę pozycji Y odpowiednio uwzględnić. Dlatego tutaj jako parametr wywołania dodałem wartości dwóch zmiennych, OLED first line, która przechowuje adres pierwszej wyświetlanej linii, oraz offset pos, która będzie zależna od tego, w którym kierunku będę scrollował zawartość swojego obrazu. Jak widzicie, ten kierunek jest pochodną zmiennej menu scroll dir oraz wysokości użytego fontu. No i na koniec, po skopiowaniu tego bufora do pamięci wideo RAM, muszę teraz poinformować tą moją funkcję obsługi przerwania o tym, że należy odpowiednio płynnie zmieniać zawartość rejestru określającego adres pierwszej wyświetlanej linii i w ten sposób uzyskuję efekt, który widzicie tutaj na ekranie. Jak widzicie, w tym wypadku zmiana pozycji menu odbywa się w sposób bardzo płynny, co moim zdaniem znacznie polepsza efekt wizualny, a biorąc pod uwagę niewielki nakład pracy, jaki musieliśmy na to włożyć, myślę, że efekt jest jego wart. No dobrze, skoro nam tak dobrze idzie, to pokażę Wam jeszcze jeden ciekawy trik. Tak jak Wam wspominałem, wyświetlacze OLED mają pewną wadę, a tą wadą jest stosunkowo krótka żywotność, mianowicie ulegają one zjawisku wypalania. A szczególnie to zjawisko daje się we znaki wtedy, kiedy przez dłuższy czas wyświetlamy statyczny obraz. A więc w przypadku OLEDów za wszelką cenę powinniśmy unikać wyświetlania statycznych obrazów. W związku z tym warto jest zaimplementować coś, co normalnie nazwalibyśmy screensaverem, a więc wygaszaczem ekranu. Oczywiście najprostsza wersja takiego screensavera to jest po prostu wyłączenie wyświetlacza OLED. Jednak skoro już poruszyliśmy tematykę timerów, to spróbujmy zrobić coś nieco bardziej zaawansowanego, w dodatku wykorzystującego rejestry sprzętowe kontrolera OLED. Zacznijmy od małej zachęty, a mianowicie chodzi mi o uzyskanie efektu, który właśnie widzicie na ekranie. Jak widzicie, efekt ten polega na tym, że ja nie wyświetlam naraz całego obrazu, lecz zamiast tego wydaje się, że część wyświetlacza OLED jest wyłączona i po prostu nic nie wyświetla. Nie tylko się wydaje, ale tak dokładnie jest. A mianowicie dzięki odpowiedniej konfiguracji rejestrów sterujących sposobem wyświetlania na matrycy OLED, jestem w stanie część tej matrycy wyłączyć. Daje mi to dwa efekty. Pierwszy to jest oczywiście oszczędzanie i wydłużenie żywotności matrycy, dlatego że część elementów świecących jest wyłączona. Druga korzyść, jaka z tego płynie, to jest oczywiście ograniczenie prądu zużywanego przez mój wyświetlacz, dlatego że część linii nie musi być sterowana. No dobrze, to skoro już wiemy, co chcemy osiągnąć, to rzućmy jeszcze okiem, w jaki sposób to osiągnąć. Pewnie nie będziecie zaskoczeni, jak powiem Wam, że do osiągnięcia tego efektu oczywiście zaprzęgnę timer. Ten timer będzie mi wyznaczał tutaj czas trwania efektu oraz jego szybkość. Wróćmy wobec tego do funkcji obsługi znanego nam już przerwania, które do tej pory wykorzystaliśmy m.in. do eliminacji drgań styków, uzyskania efektu przewijania ekranu. No to teraz dodamy jeszcze jeden efekt, mianowicie właśnie ten efekt odpowiedzialny za oszczędzanie naszego wyświetlacza. Jak widzicie tutaj ten kod, ja sobie napiszę taką dodatkową funkcję, którą nazwałem OLED Screensaver, odblokuję jej wywołanie. No i teraz jak popatrzymy sobie na tą funkcję, to jak widzicie jest ona bardzo prosta. I generalnie nie aż tak bardzo różni się od tej mojej wcześniejszej funkcji scroll. A więc znowu mam tutaj zmienną statyczną interval, która będzie mi wyznaczać odcinki czasowe, a więc szybkość tego mojego efektu. Przy każdym wywołaniu tej funkcji zmniejszam wartość tej zmiennej interval o 1. W momencie, kiedy ta zmienna dojdzie do zera, to w tym momencie wywołuję kod odpowiedzialny za realizację tego efektu. No jak widzicie, w tym kodzie wykorzystuję dostęp do trzech rejestrów, o których już kiedyś wcześniej wspominałem. Pierwszy rejestr nazywa się Set Multiplex Ratio. Rejestr ten informuje kontroler o tym, ile chcemy wyświetlać linii na ekranie, a więc z ilu linii składa się nasz wyświetlacz. Ponieważ ten wyświetlacz, który ja wykorzystuję, ma rozdzielczość pionową 64 piksele, wobec tego normalnie do tego rejestru wpisywałbym wartość 63, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wpisać do niego wartość niższą. W tym momencie kontroler nie będzie wyświetlał wszystkich linii na mojej matrycy OLED, ale tylko część z nich. Na przykład jeżeli wpiszę tutaj wartość 31, to w tym momencie połowa tego mojego wyświetlacza pozostaje ciemna i nie będzie wykorzystywana. W ten sposób udało mi się wyłączyć część mojego wyświetlacza. No ale chciałbym jeszcze mieć możliwość sterowania, która część wyświetlacza ma zostać wyłączona, a która ma pozostać włączona i wyświetlać obraz. No i w tym celu potrzebuję jeszcze jeden rejestr, a mianowicie rejestr, który nazywa się Set Display Offset. Rejestr ten określa mapowanie wyjść.com kontrolera do poszczególnych linii matrycy OLED. A więc mówiąc krótko, określa nam pierwszą wyświetlaną linię na matrycy OLED. W związku z tym, zmieniając jego zawartość, mogę zmieniać początek
początek wyświetlanego obrazu. W ten sposób mogę sobie dokładnie określić, które linie matrycy mają być wyświetlane, a które pozostawać ciemne. A więc widzimy, że tutaj kluczowa będzie funkcja tych dwóch rejestrów setMultiplexRatio oraz setDisplayOffset. Niemniej jednak zmiana wartości rejestru setDisplayOffset pociąga jeszcze jedną konsekwencję. Skoro zmieniłem numer pierwszej wyświetlanej linii, to teraz ta nowa pierwsza wyświetlana linia będzie mapowana w początek pamięci wideo RAM, a więc uzyskam przy okazji efekt scrollowania obrazu. Problem polega tylko na tym, że akurat w tym przypadku tego efektu scrollowania obrazu nie chcę, w związku z tym muszę go w jakiś sposób uniknąć. No i tutaj muszę wrócić do rejestru, który już przed chwilą poznaliśmy, który nazywa się setStartLine. Rejestr ten umożliwia mi określenie adresu pierwszego wyświetlanego bajtu z pamięci wideo RAM. Jeżeli teraz będę wartość tego rejestru setStartLine odpowiednio modyfikował w połączeniu z modyfikacją rejestru setDisplayOffset, to uda mi się zniwelować ten paskudny efekt scrollowania i w efekcie ponownie będę mógł wyświetlać statyczny obraz. Także modyfikacja tych trzech rejestrów razem spowoduje uzyskanie efektu, który przed chwilą widzieliśmy. Jak widzicie, tutaj ta dalsza część kodu odpowiedzialna za wyliczanie odpowiednich wartości tych rejestrów jest prosta i chyba nie wymaga jakiegoś większego komentarza. Przy okazji tego rejestru setMultiplexRatio ja jeszcze chciałbym zwrócić tutaj uwagę na jeden efekt uboczny. Jak pamiętacie, obraz na matrycach OLED tworzony jest w sposób multiplexowy. W związku z tym częstość odświeżania takiej matrycy zależy oczywiście od rozdzielczości oraz wybranej częstotliwości taktowania rejestrów, które sterują tym odświeżaniem. Niemniej jednak, jeżeli teraz zmienię wartość rejestru setMultiplexRatio, w efekcie mój kontroler będzie miał na przykład połowę mniej linii do odświeżania, to w tym momencie częstotliwość odświeżania wzrośnie mi dwukrotnie. Ta częstotliwość odświeżania oczywiście ma wpływ na średni prąd płynący przez daną komórkę OLED i w efekcie, skoro zwiększę tą częstotliwość odświeżania, to zwiększam także średni płynący prąd, a więc zwiększam jasność mojego wyświetlacza. Ten efekt mogę skompensować oczywiście modyfikując zawartość tego wcześniejszego rejestru odpowiedzialnego za kontrast. Mogę to też pozostawić oczywiście bez modyfikacji. Natomiast jeżeli ta wartość tego rejestru setMultiplexRatio byłaby ekstremalnie niska, to rzeczywiście to zwiększenie jasności świecenia poszczególnych pikseli byłoby bardzo, bardzo zauważalne. No i wtedy zdecydowanie warto byłoby zmodyfikować właśnie ten rejestr odpowiedzialny za kontrast. No i jak zawsze na koniec, mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was interesujący i pokazał Wam jakieś nowe, ciekawe funkcje, o których nie wiedzieliście i czegoś się ciekawego nauczyliście. Oczywiście nie zapomnijcie zostawiać mi informacji w komentarzach i napisać, o czym chcielibyście się jeszcze dowiedzieć, jakie tematy warto poruszyć, oczywiście niekoniecznie związane tylko i wyłącznie z OLEDami. No i już w tym momencie zachęcam Was do zobaczenia kolejnego odcinka poświęconego wyświetlaczom OLED, w którym to pokażę Wam, w jaki sposób te nasze funkcje, które pracowicie przez te 7 odcinków pisaliśmy, bardzo łatwo jest przenieść na wyświetlacz, który jest sterowany przez inny kontroler. Zobaczycie, że jest to bardzo łatwe, proste i przyjemne i tworzenie takich własnych bibliotek, które odwołują się bardzo niskopoziomowo do sprzętu, to wcale nie jest jakaś magia ani rocket science i naprawdę każdy z Was może coś takiego robić.